Cześć, jestem Magda z Mia Studio i pokażę Wam, jak przygotować dobry plan ogrodu w formie Top View w Lumionie. Jak widzicie, program Lumion mam już otwarty i teraz przygotuję taki rzut skóry, który następnie zapiszemy sobie w sekcji zdjęcie. Zapisujemy kamerę. I tutaj ten widok możemy sobie nieco właśnie skorygować według własnych preferencji. Nieco przybliżyć, oddalić. Powiedzmy, że taki układ jest dla mnie w porządku, więc to zapisuję. I zapiszę jeszcze jeden widok, ponieważ pokażę Wam na samym końcu efekt przed i po. Teraz bardzo ważna rzecz przy planowaniu, przy przygotowywaniu tak naprawdę planu 2D Waszego ogrodu. Zapewne w każdym Waszym ogrodzie znajdują się jakieś wyższe drzewa. I teraz warto przed renderem takiego planu ogrodu ustalić sobie przeźroczystość tych drzew, aby pokazać klientom, co zaplanowaliście pod koronami drzew. Żeby też widzieli po prostu układ rabat, układ bylin, krzewów, więc wrócimy na moment do sekcji budowania sceny. Klikniemy w drzewo i zauważcie, że po prawej stronie pojawia się panel, gdzie pierwszym suwakiem możecie ustalić przeźroczystość drzew. Możecie również wybrać tutaj wartość prowadzić manualnie. I jest to bardzo istotne, ponieważ warto, aby drzewa jakby nie przysłoniły całego Waszego planu. Jak już macie wybraną przeźroczystość, możemy wrócić do sekcji budowania wizualizacji. I wprowadzić jakieś efekty, które standardowo używacie. Zapewne każdy z Was ma ulubione efekty, na których standardowo pracuje. Ja również takie posiadam, więc żeby nie tracić czasu, po prostu te efekty wkleję i dodatkowo dodam kluczowy efekt, który również musicie dodać na swoich wizualizacjach. Klikacie w zakładkę Dodaj efekt, następnie w sekcji Architektoniczne wybieracie widok prostokątny. I teraz ten efekt musicie włączyć. I widok Wam się nieco przybliżył, więc musimy go oddalić. Tak, aby oczywiście było widać zasięg całego Waszego planowanego ogrodu. Powiedzmy, że taki widok jest dla mnie ok, więc zapisuję kamerę. I teraz istotna sprawa. Jeżeli chcecie pokazać taki render, taki plan ogrodu Waszym klientom, na jasnym tle, nie chcecie pokazywać na tym trawniku, który jest z automatu wbudowany w Lumionie, możecie odciąć, zastosować odcięcie tyłu. I tutaj są takie dwa suwaki, odcięcie przodu, odcięcie tyłu. Poruszając suwak, oczywiście odcięcie tyłu, w pewnym momencie zaczną pojawiać Wam się białe plamy bądź tło. O właśnie, już coś zaczyna się dziać, widzicie? Ja lubię po prostu też wprowadzać sobie potem wartość manualnie, ale powiedzmy, że cały zasięg ogrodu widać, nie ma żadnych tutaj ubytków, żadnych dziur, jest w porządku. Więc taki widok sobie w tym momencie zapisuję. I jak widzicie, z automatu jest na moim planie ogrodu takie tło, które ma lekki gradient. Ja bym chciała, żeby to było tło nieskazitelnie czyste, białe. Więc możecie wybrać tutaj kolor wypełnienia. Ja z automatu zawsze mam już ustawiony ten kolor biały. Natomiast jeżeli ktoś chce naprawdę wybrać sobie inny kolor, to może sobie tutaj suwakiem wybrać kolor z palety RAL. Ja natomiast preferuję ten kolor biały. I w zasadzie jest to wszystko. Zauważcie, jak sobie porównamy widok z planu,
planu 2D z poprzednim widokiem, to widać tutaj te załamania perspektywiczne, natomiast w naszym przygotowanym planie do renderu widać zachowane kąty proste. Taki plan będziecie mogli tutaj wrzucić do każdego programu metrycznego, dowolnie skalować, wrzucić jakieś wymiarowanie na plan, więc jest to no, niesamowicie przydatna funkcja. Także pozostaje nam tylko zrenderować ten widok i plan gotowy.